Witam serdecznie, moim gościem Maciej Kowalski, Mariposa MedSpa. Cześć Łukasz, witam wszystkich. Maciek, przegrywacie dzisiaj spotkanie, które jest na pewno ważne w kontekście tabeli. Dlaczego dzisiaj ta porażka, jak byś ją mógł wytłumaczyć? No, myślę, że brakło nam po prostu wydolności pod koniec drugiej połowy i nie mogliśmy już nadgonić, no bo kto schodził wycieńczony, to ten, co się zmieniał z nim, no to robił tylko na chwilę wiatr, a potem znowu siadał i to tak, no, zabrakło tego. No i też brakło pewnie nam skuteczności, też bardzo dobrej strony się pokaże bramkarz drużyny przeciwnej, Mawa, także szacun dla niego. Krzysztof miał na imię? Krzysztof. Także, no, Krzysztof, szacun, super grałeś dzisiaj, także, no, podobał mi się styl twój. Mawa wykończenia wewnętrz. Tabela mówi co innego, a dzisiaj pokazali co innego na boisku. Tak naprawdę, czyli tabela trochę oszukuje, no bo dzisiaj pokazali, że naprawdę potrafią fajnie grać. Co mogę powiedzieć? No, będzie walka do końca o utrzymanie. No, mam nadzieję, że jednak chociaż skończymy na miejscu dającym nadzieję na pozostanie w lidze albo na baranże utrzymanie. No, wiadomo, to jest 2 mecze potrzebujemy wygrać, żeby mieć pełne utrzymanie. No to 1 z 4 przegraliśmy, więc jeszcze są 3 do wygrania, więc następne mecze są naprawdę kluczowe. Jest o co walczyć, nie chcecie zmartwić, ale ta trzecia liga, która jest nowa, jest bardzo mocna, jeżeli chodzi o pierwszą piątkę. Tam przyszło 7 nowych zespołów, więc ta rotacja była za mała, żeby się dowiedzieć wcześniej, jak ten układ gra, ale baranże mogły być ciężkie. No to trzeba będzie się zebrać w sobie i stawić czoła tym ciężkim czasom, jeżeli nadejdą. I ostatnie pytanie, w zasadzie taka teza. Nie wiem, czy Bartek nie będzie miał teraz pauzy za kartki, a dzisiaj też dużo osób nie było. Trzeba będzie pomyśleć nad składem. Trzeba będzie. To zostawiam sobie i kierownikowi zespołu, który dzisiaj nie dojechał na mecz z powodu burzy. Tego życzę. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.